występują. Zniewalający strach. Zostawcie mnie w spokoju, słyszycie? Nie pozwolę odebrać mi dziecka. Nie odbierajcie mi dziecka. Dlaczego jeszcze nie podano jej środka uspokajającego? Dlaczego tak długo trwa? Wkrótce będzie po wszystkim. Nie myśl teraz o tym. To chłopiec. Czy nic mu nie jest? Jest wspaniały. Zabierzcie dziecko, nie chcę, by je widziała. Nie możesz odebrać mi dziecka, ty sukinsynu. Śliczny. Adam Pratman. Mam coś dla ciebie, synku, żebyś się nie nudził. Przecież on ma dopiero jeden dzień. To będzie następca samego Alberta Einsteina. Prawda, synu? Pielęgniarka nie pozwoliła mi wprowadzić Szabiego. Robiła, co do niej należy, w końcu do szpitali. Nie można wprowadzać psów. Cześć, maleńki. To ja, twój dziadek. Na pewno zostaniemy dobrymi przyjaciółmi. Zdjęcia? Co to za prezent? Przecież chłopcy bawią się samolotami i żołnierzykami, a nie zabawkami jajogłowych. Tato, nie zaczynaj. Chodź do mnie, synku. Tylko go nie upuść. Nie zważaj na dziadka, zawsze lubi marudzić. Muzyka?
scenariusz? Reżyseria. Do kogo właściwie jesteś podobny? Sama jeszcze nie wiem. Cztery lata później. Na pewno tego nie zrobisz. Będziesz cały kolorowy. Przestańcie, tak nie można. Pokaż buźkę. Bardzo dobrze. Jestem z ciebie dumna, ale uczyliśmy się tego w zeszłym tygodniu. Spróbujmy coś nowego. Nie uczyliśmy się, prawda? No dalej. Nie przerywaj. Dzień dobry, co się stało? Dzieci znów to zrobiły. Przepraszam. Sądziłam, że tego typu zajęcia pomogą mu. Owszem, lubi rysować, ale nadal nie można się z nim porozumieć. Poddaje się pani? Ja pracuję z grupą dzieci. Adam potrzebuje indywidualnych zajęć ze specjalistą w dziedzinie autyzmu. Jestem w radzie organizacji pomagającej takim dzieciom. Jeśli pani chce, mogłabym poszukać odpowiedniejszego nauczyciela dla Adama. Dziękuję.
Czy Adam zawsze będzie niedorozwinięty? Chodź, umyjemy się, a potem pobawimy się w to, co najbardziej lubisz. Adam nie jest niedorozwinięty, tylko potrzebuje więcej czasu, by się wszystkiego nauczyć. Czy to koniec lekcji? Na dziś wystarczy. To jest świnka. Widzisz? A tu mamy ptaka. Jak robi ptaszek? Potrafisz powtórzyć? Synku, jak robi ptaszek? Spójrz na mnie, kiedy do ciebie mówię. Adam, look at me. What does the bird say? Adam. Peter. On musi się uczyć. Chcę, by się czegoś nauczył. Sądzę, że jesteś dla niego zbyt surowy. I nie jest studentem matematyki. Dobrze wiesz, że nigdy nie zostanie laureatem Nagrody Nobla. Wiem. Już dawno się z tym pogodziłem. Ale mógłby chociaż powiedzieć mama lub tata. Jego nauczycielka uważa, że powinien się nim zająć specjalista. Może nas umówić. Co takiego potrafią oni, czego my nie możemy zrobić? Dajmy sobie więcej czasu. Tylko tyle. Chodź, mamusia cię utuli. Co o tym myślisz? Szansa 1 na 1 000 000. Sądzisz, że to czysty przypadek? A cóż innego? Nie powiedział nawet jednego słowa, więc skąd miałby się nauczyć pisać? Zauważyłaś swoje imię, ponieważ chciałaś coś zauważyć. Litery przypadkowo ułożyły się w coś zrozumiałego. A jeśli to nie był czysty przypadek? A jeśli on chce się z nami porozumieć?
Może powinniśmy mu znaleźć jakiegoś nauczyciela? Co on ogląda? Kochanie, nie powinieneś tego oglądać. Nie zawsze można wygrać z dzieckiem. Jesteś dla niego zbyt pobłażliwa i on doskonale o tym wie. Od czasu do czasu powinnaś przetrzebać mu skórę, to powinno pomóc. Wiesz, że nie uznajemy bicia dziecka. Kochanie, czas pójść spać. Pewnie jesteś zmęczony. Nic nie mów. Jak chcesz. Wszystkiego najlepszego, tato. Proszę. Wiemy, że od dawna chciałeś mieć coś takiego. O rany. Wreszcie zdobędę dowód, że za oknami ktoś rzeczywiście się kręci. To tylko drzewa. Jesteś taka piękna. Tato. Dawno ci tego nie mówiłem, prawda, Katie? Tato. To ja, Linda. Mamy już nie ma. Co powiecie na jeszcze jeden kawałek tortu? Adam, Chubby, przestań. Chubby, wynoś się stąd. Przeklęty pies. Kochanie, nic ci się nie stało? Nic mu nie jest? Nie, wszystko w porządku. On i tak niczego nie rozumie. Jest na to za głupi. Tato. Rozumie więcej niż sądzisz. Nie zaczynaj swojej gadki, profesorku. Mężczyzna w twoim wieku nie powinien zarabiać tych nędznych groszy. Kiedy miałem tyle lat co ty, prowadziłem własne przedsiębiorstwo i zatrudniałeś 65 pracowników. Daruj sobie. Tyle razy słyszałem tę historię, że znam już ją na pamięć. Zresztą nic mnie to nie obchodzi. Uspokójcie się.
Nie zdążę się przygotować do eliminacji. Nie martw się. Na pewno świetnie wypadniesz. Wracam po wykładach. Nie powinno być bardzo późno. Niech to cholera. Adam, co tu robisz? Chubby, chodź tu, piesku. Nie wolno ci tu wchodzić. Nie przeszkadzaj dziadkowi. Przeszkadzał ci? Kto? Mniejsza o to. Mogłabyś to wysłać? Znów jakieś nieprzyzwoite zdjęcia? Wyłącz to. Czemu kopiesz dół w ziemi? Ty, głupku, mówię do ciebie. Skoro tak bardzo lubisz ziemię, to może jej posmakujesz? Co ty wyprawiasz? Mówiłem, żeby nie jadł ziemi, ale nie chciał mnie słuchać. Muszę już iść. Do widzenia, pani. Chodź, umyję ci buzię. Linda? Linda? Chubby! Chubby!
sprawdzę przed domem. Na pewno się znajdzie. Rano będzie czekał na werandzie. Znalazł się? Nie. Pewnie poszedł pobiegać. Wątpię. Nigdy mnie nie opuszczał. Na pewno się znajdzie. Kto otworzył drzwi? Chcecie wiedzieć kto? Ten gówniarz. Wracam do łóżka. Chłopcze, widziałeś gdzieś mojego pieska? Nie. Czy wie pan, gdzie jest Adam? W domu. Dziękuję. Stary zgret. Co tu robisz? Wychodź stąd. Twoi rodzice sądzą, że jesteś aniołkiem, ale ja wiem, na co cię stać. A więc tu jesteś. Chodź, mam coś, co chciałbym ci pokazać. Idźcie już. Chodź. Na pewno nie zgadniesz, co znalazłem w szafce ojca. Świetny, prawda? Tym można kogoś załatwić, tak jak pokazują w telewizji. Czy Adam jest z tobą? Nie. Sądziłem, że jest w domu. Margaret, gdzie jest Adam? Poszedł bawić się z tym chłopcem, którego uczysz. Nie wiem, czy powinien. Pewnie znów każe mu jeść ziemię. Pójdę po niego. Dzwoń po pogotowie. O Boże. Nie idź tu. Dzwoń po pogotowie. Adam! Adam!
Nie rozumiem rodziców, którzy nie pilnują broni. Kiedy będę mógł porozmawiać z państwa synem? Na imię ma Adam, prawda? Owszem. Niestety cierpi na autyzm. Nie mówi. Przykro mi. Czy jest szansa, że ktoś inny coś widział? Gosposia była z nami w ogródku, zaś teść był w domu. Czemu pan pyta? Czyżby stało się coś? Skądże? Tylko zawsze staram się poznać wszystkie aspekty sprawy. Dziękuję za państwa czas. Bardzo dziwny zbieg okoliczności. Dzień dobry. Panie Prattman, jestem Clive Lovett z Towarzystwa Pomocy Dzieciom. Witam, spodziewaliśmy się pana. Ładny dom. Stary, w dodatku bardzo zakurzony. Napije się pan kawy? Właśnie zaparzyłam. Z przyjemnością. A oto i on. To pewnie Adam, prawda? To jest pan Lovett. Cześć. Lubisz gumę? Na pewno się zaprzyjaźnimy, prawda? No idź. Wspaniały chłopiec. To moje referencje. Dziękuję. Czy zechciałby pan zostać na obiad i poznać mojego męża? Oczywiście. Serdecznie dziękuję. Świetnie. Na co tam patrzysz? Zgadza się. Widziałem, co się wtedy stało. A teraz zobaczą to inni. Wszyscy sądzą, że jestem nieszkodliwym wariatem, ale mam dowód. Takie dzieci jak Adam wcale nie są gorszymi uczniami. Po prostu trochę inaczej się uczą. Najważniejsze to poznać sposób, w jaki najlepiej przyswajają wiedzę. Adam bardzo lubi rysować, naprawdę? Muszę powiedzieć, że potrafię bardzo dużo osiągnąć dzięki wizualnym technikom nauczania. Więc, panie Lovett, proszę mi mówić po imieniu. Dlaczego robisz to, co robisz? Ze względu na dzieci. Bardzo je lubię. Kilka lat temu straciłem żonę i dziecko.
Nie zdecydowałem się na powtórne małżeństwo i postanowiłem pomagać ludziom, którzy mają kłopoty z własnymi dziećmi. Ale mam pewne zasady. Nie zmieniam pieluch. Cieszymy się, że nam pomożesz. Twoje zdrowie. Dziękuję. Ale pierwszy toast proponuję wznieść za pierwsze słowa Adama. Za pierwsze słowa. Kto tam? To ty, Linda? Ty tutaj? Zostaw mnie w spokoju. A nie mówiłem, że będę sławny? O czym ty mówisz? W gazecie jest moje zdjęcie. Gdzie? Proszę bardzo, stoję tuż za burmistrzem. To tylko jakaś plama. To nie jest żadna plama, tylko ja we własnej osobie. Plama. Jezu, u Pratmanów znów ktoś umarł. Jakich Pratmanów? Nie pamiętasz? To sąsiedzi tego chłopca, który strzelił do siebie z pistoletu. Pokaż. Tu jest napisane, że staruszek zmarł z przyczyn naturalnych. Niby dlaczego ktoś miał załatwić najpierw gówniarza, a teraz jeszcze i dziadka? Czy ja powiedziałem, że ktoś kogoś załatwił? Nie, ale wiem, do czego zmierzasz. Założę się, że ten stary zostawił po sobie jakiś spadek. Idę coś zjeść.
Pozdrów ode mnie pana burmistrza. Na razie. Zastanawiałaś się nad tym, co będziesz teraz robiła? No cóż, siostra, która mieszka w Lubbock, zawsze mnie zapraszała, więc może skorzystam z tego zaproszenia i pomieszkam trochę u niej. Tak bardzo mi go brakuje. Mnie również. Ja otworzę. Proszę wejść. Przepraszam, że pytam, ale dlaczego postanowiliście sprzedać dom? Mieszkaliśmy tu ze względu na ojca. Jego już nie ma, a dla nas ten dom jest za duży. Rozumiem. Widzi pani, dużo ćwiczyłam. Czy ćwiczyłaś w domu? No właśnie to pani powiedziałam. W takim razie zagraj to jeszcze raz. Chciałabym serdecznie podziękować za wszystko, co robisz dla Adama. Nie ma za co. Owszem, jest. Czyni wielkie postępy. Znów to ogląda. Ile razy mam powtarzać, żebyś nie oglądał tego programu? Co rysujesz? Blokada kanału. Na pewno dasz sobie radę z Adamem? Ślicznie wyglądasz. Sędziowie, którzy będą cię oceniać, nie mają żadnych szans. Dziękuję. Idź i połam, czego się życzy pianistom? Może połamania paznokci? Czy jesteś absolutnie pewna? Idźcie już. Na razie. Chodźmy już. Nie musiałeś ze mną przychodzić. Na pewno będziesz się nudził. Nie martw się. Chcę być z tobą i trzymać cię za rękę. Dwiema rękoma na pewno zagram o wiele lepiej. W porządku, na pewno ci się uda. Pokaż im, na co cię stać.
Knock their ears off. Ja na pewno ci nie pozwolę oglądać takich rzeczy. Zostań tu. Nie pozwolę, żebyś robił, co chcesz. Dość tego. Sprawię ci takie lanie, że długo mnie popamiętasz. Wróć tu. Słyszysz? Adam, gdzie jesteś? Adam, are you in? Jesteś tu? Margaret, nie uwierzysz, ale...
I co? Adam już śpi. Ale gdzie jest Margaret? Nie mam pojęcia. Sprawdzałaś w pokoju ojca? Nie. W takim razie już tam idę. O Boże! Widzę, że śmierć na stałe zagościła w tym domu. Już raz musieliśmy tego wysłuchiwać. Jeśli dobrze pamiętam, niedawno zmarł pani ojciec. Owszem, umarł w czasie snu. Rozumiem. To znaczy, że umarł z przyczyn naturalnych. Ani ten, ani pani Lydell nie umarli z przyczyn naturalnych. W takim razie był to zbieg nieszczęśliwych wypadków. Tak albo nie. Mam kłopoty z daniem wiary, że tyle wypadków może się wydarzyć w jednym domu. Dan? Przestań. No właśnie. Nie pozwolę, by jakiś gliniarz obrażał nas we własnym domu. Nie zrobiliśmy nic złego. Nie powiedziałem, by pan lub pańska żona zrobili coś złego. Ja tylko chcę uzyskać odpowiedzi na kilka pytań. Gdzie państwo byli, kiedy zginęła pani Lydell? To stary dom. Ząb czasu mógł poważnie nadgryźć tę linę. Nie o to pytałem. Moja żona grała w eliminacjach. A pan? Byłem razem z nią. Czekałem na zewnątrz. Przez cały wieczór? Tak, przez cały wieczór. A pani Lydell została i opiekowała się dzieckiem? Owszem. Konkretnie naszym synem. Dziękuję, to wszystko. Na razie. Proszę zostawić moją rodzinę w spokoju. Jeśli będzie tak dalej, w tej rodzinie nikt nie zostanie żywy. Drań. Proszę się uspokoić. Niech się pan nie unosi. Pozwól, niech idą. Czasem zachowujesz się jak wściekły pies. Dlaczego traktujesz ludzi w ten sposób? By poznać ich reakcję. Ten facet zareagował. I to jak? Przecież zablokowałam ten kanał.
Ile razy mam powtarzać, byś nie oglądał tego programu? Nigdy nie rób czegoś wbrew mojej woli, słyszysz? Obudź się. Adam, obudź się. Przestań, co ty wyprawiasz? Zablokowałam ten kanał. To tylko potwierdza to, co mówiłem. On wcale nie jest głupi. Być może, ale nie czyni też żadnych postępów. Czuję się taka rozbita. Jestem jego matką, ale czasami wydaje mi się, jakby on wcale nie był. Chodź, synku, czas do łóżka. Do kogo ty jesteś podobny? Oto informacje, o które prosiłaś. Wiem, co pani sobie myśli. Sama często zadaję sobie to pytanie. Nie akceptuję go nie tylko dlatego, że cierpi na autyzm. Bardzo go kocham. Ale od kiedy się urodził, mam dziwne uczucie, jakby nie był moim synem. Jakbym to nie ja go urodziła. Ta niepewność towarzyszy mi od czasu, nim dowiedzieliśmy się o jego chorobie. Tego wieczora urodziło się jeszcze jedno dziecko. Matkę przywieziono z Instytutu Rorschacha. Ponieważ jej tożsamość była zastrzeżona w aktach, figuruje jako Jane Doe. Co to za instytut? Federalne więzienie dla obłąkanych przestępców. Czy słyszała pani o niejakiej Connie Madison? Nie. Razem z mężem zamordowała co najmniej 16 młodych kobiet, od Florydy aż po Maine. 16 ofiar to tylko te, które udało się potwierdzić. Connie twierdzi, że było ich ponad 40. Razem z mężem porywali młode kobiety, a następnie torturowali. Policji udało się namierzyć zbrodniczą parę w maleńkim motelu. Doszło do strzelaniny i pożaru, ale udało się pojmać Connie, która była w ciąży. A jej mąż? Co się z nim stało? Prawdopodobnie zginął w płomieniach. To straszna kobieta. Sąd uznał ją za niepoczytalną. Inaczej zostałaby stracona, a tak resztę życia spędzi w instytucie. Czy nadal chce się pani z nią spotkać?
Ma pani 10 minut. Pod żadnym pozorem proszę nie przekraczać tej żółtej linii. Rozumiemy się? Tak. 10 minut. Pani Madison, proszę tak do mnie nie mówić. Mój mąż już od dawna nie żyje. Przepraszam. Chciałabym się czegoś dowiedzieć o pani dziecku. Moim dziecku? Czy wie pani coś na jego temat? Czy wszystko w porządku? Tak sądzę. Przez całe życie chciałam być matką. Czy pani to rozumie? Chyba tak. W takim razie zna pani uczucie, kiedy chce się dać komuś życie. Miałam już dość jego odbierania. Poczęliśmy go tego wieczora. W chwili, kiedy oni wyłamywali drzwi, Garrettowi to nie przeszkadzało. Twierdził, że już jestem gotowa. Wprowadził się do nas, ponieważ moi rodzice wychowywali kilkoro dzieci z sierocińca. Mógł być moim bratem, ale on miał co innego w głowie. Twierdził, że jestem bardzo ładna. A ja byłam wtedy jeszcze młodą gówniarą, która chętnie słuchała takich komplementów. Czy mogłabym zobaczyć zdjęcie? Connie? Oddaj mi moje dziecko. Oddaj moje dziecko. Wiem, że je zabrałaś. Chcę odzyskać moje dziecko. Przepraszam za to, co się stało.
To moja wina. Ostrzegał mnie pan. Jeszcze jedno pytanie. Co się stało z jej dzieckiem? Ponieważ nie miała krewnych, oddano je do domu dziecka. Być może zostało adoptowane, ale nie jestem pewien. W końcu to nie mój departament. Jest jakiś sposób, by się tego dowiedzieć? To będzie bardzo trudne. Błagam pana. Musi mi pan pomóc. Chcę poznać prawdę. Może gdybyśmy zapomnieli o całym incydencie, mógłbym spróbować zasięgnąć języka. Dobrze. Niczego nie gwarantuję, ale proszę zostawić numer telefonu, pod który mógłbym do pani zadzwonić. Sierociniec Waldo? Rozumiem. To niedaleko stąd. Nawet pan nie wie, ile to dla mnie znaczy. Mam trzech świadków, którzy widzieli Prattmana przed Domem Kultury. A nie mówiłem? I po sprawie. Daj sobie spokój. Wiedziałem, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie. Naprawdę sądzisz, że facet wykańcza ludzi na oczach swojego dzieciaka? Może i wygląda na trochę stukniętego. Masz rację. Jaką rację? Dzieciak. Był przy śmierci tego gówniarza. To on znalazł ciało dziadka i był sam w domu, kiedy zginęła gosposia. Do czego zmierzasz? Sądzisz, że zrobił to ten dzieciak? Nie. Przestań, przecież gówniarz ma 4 lata. Ja tylko twierdzę, że dzieciak jest świadkiem. Przecież on nie umie mówić. Skąd ta pewność? Powiedział nam to jego ojciec. No właśnie. Próbowałeś z nim porozmawiać? Nie. Ja też nie. Wiemy tylko to, co powiedzieli nam rodzice. I co z tego? Przepraszam, nazywam się Linda Prattman i szukam pani Smith. Pani Prattman, oczekiwaliśmy na pani wizytę. Chce się pani zobaczyć z Henrym Madisonem, prawda? Zgadza się. Henry jest wyjątkowym dzieckiem, bardzo zdolnym i grzecznym. Mieszka tu od dnia narodzin? Obawiam się, że tak. Zwykle nie mamy kłopotu z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej, ale zgodnie z zasadami adopcji musimy ujawnić, kim są biologiczni rodzice dziecka. Kiedy ujawniają ich pochodzenie, chętne pary tracą zainteresowanie. Pewnie obawiają się, że wrośnie z niego jakiś potwór, co jest nonsensem. To bardzo spokojne i urocze dziecko.
Henry, masz gościa. To jest pani Prattman. Dzień dobry, miło mi panią poznać. Witaj. Na imię mam Linda. Duży z ciebie chłopiec. Miałem nadzieję, że ty mi otworzysz. Na imię masz Adam, prawda? Adam. Czy mama jest w domu? Powiedz coś, chyba nie boisz się ze mną rozmawiać. Byłeś z kolegą, kiedy postrzelił się z pistoletu, prawda? Lubisz cukierki? Dzień dobry. Proszę pani, czy jest ktoś w domu? Tata jest w ogródku, a mamy pewnie nie ma w domu. Zostało nas tylko dwóch. A tu jesteś. Thank you.
Nie mam pojęcia, co się stało. Kiedy wróciłem, już tak leżał. Zadzwoń po pogotowie. Policja? Popełniono morderstwo. Zaczekaj. Cofnij się. On tego nie zrobił. Oczywiście, że nie. Proszę sobie nie kpić. On tego nie zrobił. Dobrze znam mojego męża i wiem, że nie jest zdolny popełnić morderstwo. Pośpieszcie się, to coś pilnego. Tym razem ktoś nieźle tu narozrabiał. Co tu masz? Ciało zmrożone na kość, więc musimy uważać przy wyciąganiu. Jakiś dowód tożsamości? Na razie nic. Coś tu mamy. Co takiego? Bransoletkę medyczną. Jest nazwisko? Nie, tylko numer. Sprawdź to. Chcę wiedzieć, kogo znaleźliśmy. Dobra robota. Dzień dobry. Przetrzymujecie w areszcie mojego męża, Petera Prattmana. Chciałabym z nim rozmawiać. Jak to nie mogę? Muszę z nim porozmawiać. To pilna sprawa. Słucham? Nie interesują mnie wasze procedury. Chcę rozmawiać z mężem.
to proszę mu przekazać, żeby jak najprędzej zadzwonił. To nie byłeś ty. To naprawdę nie byłeś ty. Mam nazwisko tego faceta od bransoletki. Niejaki Lovett, Clive Lovett. Podobno był prywatnym nauczycielem. Nikt nie wiedział, że zaginął. O Boże. Mam powiadomić rodzinę? Tak. Dzień dobry, mówi Linda Prattman. Linda! Przepraszam, ale drzwi były otwarte. Później zadzwonię. Pomyślałem sobie, że wpadnę sprawdzić, czy czegoś nie potrzebujesz, skoro jesteś sama. Właśnie mieliśmy zamiar wyjść razem z Adamem. Wszystko w porządku. Wyglądasz na trochę zdenerwowaną. Mamy małe kłopoty finansowe, więc chciałam do ciebie zadzwonić i zrezygnować z pomocy. Słucham? Przecież Adam czyni postępy. Wiem, ale teraz, kiedy Peter został aresztowany, honoraria prawników są bardzo wysokie, więc nie starczy nam na prywatnego nauczyciela. Co tam masz, chłopcze? To zdjęcia, które zrobił mój ojciec. Doprawdy? Nie! Widzę, że dalsza zabawa w ciuciu babkę mija się z celem. Kim jesteś? Ojcem chłopca. Garrett Madison? Przecież zginąłeś w płomieniach. Niespodzianka. To ty zabiłeś tego chłopca. Nabijał się z mojego syna. I Margaret? I ojca? Dlaczego to robisz? Jesteś bardzo piękną kobietą i wspaniałą matką. Jesteś wszystkim, co chciałem dać memu synowi. Jednak z drugiej strony, nie trudno o dobrą matkę. Sam miałem ich z 10, kiedy wychowywałem się w rodzinach zastępczych. Adam, uciekaj! Prawda, że poczynił ogromne postępy? Uciekaj! Linda! Nie, Adam! Thank you.
Kochanie, wróciłem. A jak ci się podoba moje gniazdko? Trochę ciasne, ale za to ze wspaniałym widokiem. Cały czas tu mieszkałeś. Wasza winda spełnia więcej niż jedno zadanie. Ty draniu. Mamo! Synu, odłóż broń. Słyszysz? Odłóż broń. Odłóż to do jasnej cholery. Chodź do mamy. Wszystko tu jest. Wygląda na to, że od dawna mieszkał na strychu. Ojciec miał jednak rację, twierdząc, że ktoś się tu kręci. Garrett był tu przez cały czas. Podsłuchiwał nas. O Boże, to nie pani wina. Nikt o niczym nie wiedział. Nawet Connie Madison sądziła, że jej mąż już nie żyje. Wszyscy tak sądzili. Tatuś wrócił. Znam fajną zabawę, ale najpierw musisz znaleźć sobie jakiś kij. No dalej, weź jakiś kij. Jestem królem Arturem, a to jest mój miecz. Walcz! Już nie żyjesz. Wystąpili. Wersja polska Imperial Entertainment Limited. Tekst Jacek Mikina. Czytał Lucjan Szołajski.